Żeby było widać. Od 16 do 18 marca odbywała się po raz kolejny i być może po raz ostatni wycieczka do Brukseli, zorganizowana przez europosła Tadeusza Cymańskiego. Więcej na temat wycieczki opowiedział. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Damian Dziura. Jestem asystentem posła Cymańskiego. Gościliśmy w dniu dzisiejszym grupę z Malborka, Nowego Stawu, Nowego Dworu. Jest to w tej kadencji ostatni wyjazd. Kolejne będą, jak kadencja się posła zacznie kolejna, po wygranych wyborach, miejmy nadzieję. Wybory są 25 maja tego roku. Serdecznie zapraszam wszystkich niezdecydowanych, żeby jednak poszli, bo frekwencja też jest ważna, co nam pozwoli między innymi na większą liczbę takich wyjazdów, w takiej atmosferze, jaką mamy, a atmosfera jest przemiła, ciekawa, także zapraszam do urn, by tych wyjazdów było więcej, a powiem szczerze, że to już jest około 16-20 wyjazd za kadencji posła. Także grupy są mieszane, to są grupy inwalidów, rencistów, zwycięzcy konkursów z Dziennika Bałtyckiego, z TV Malbork. Także myślę, że wszyscy zdążą się załapać. Były też grupy licealne ze szkół, Związek Niewidomych. Także myślę, że każdy na tym skorzysta. Dziękuję Państwu serdecznie. Pozdrawiam z Brukseli. Wiadomo, że Polska bez węgla nie przeżyje tego. Nie oszukujmy się. Żadne wiatraki, żadna fotowoltaika nie uzupełni niedoborów energii, która by powstała w momencie, gdybyśmy sobie zamknęli drogę do spalania węgla. Są opracowane już technologie, z których nowe kotły trzeba zainstalować. Tak. Jest, i nauka to już ma, że można z węgla pozyskiwać energię, nie szkodząc środowisku. Z węgla można robić nawet benzynę. W imieniu naszej całej grupy, liczącej ponad 50 osób, powiedzieć serdecznie dziękuję, panie pośle. Pięknie. Spędziliśmy wspaniałe godziny, zobaczyliśmy miasto, posłuchaliśmy pańskich wypowiedzi, które były oparte jakimś konkretnym sensem. No i dziękujemy za sfinansowanie tego wszystkiego, bo przecież nas by na to nie było stać. Nie jest sfinansowane. A poza tym jest już nasz gro osób starszych, którzy pewnie taką podróż po raz ostatni się udają, bo to taka jest rzecz. W związku z tym jeszcze raz serdeczne dzięki. Dziękujemy i życzymy. Myśmy zobaczyli cele, na ile można było w ciągu tych kilku godzin ją obejrzeć i zwiedzić i coś tam zapamiętać, porobić ciekawe zdjęcia. Również byliśmy w Parlamencie Europejskim. Nie wiem, czy do końca usatysfakcjonowało nas to spotkanie z posłem, bo wydaje mi się, że troszkę za mało czasu było na pytania, bo trochę nam się rozgadał, no ale takie jego prawo. Ale i przy tej okazji chciałbym podkreślić, że fajne to jest, że ci posłowie mają tam jakieś możliwości sfinansowania takich wyjazdów. To jednak przybliża nas też do tego, kiedy widzimy, że czy jest w ogóle sens, żeby ta Unia istniała, nie, czy dobra, nie. Dobra. Rekiem brzeg, bo nie widać. A o tym się przekonujemy coraz bardziej, że to sens ma. Proszę Państwa, poza tym jeszcze chciałbym powiedzieć, że też przejechaliśmy kawałek Polski. Jeżeli od dłuższego czasu nikt z nas nie podróżował, to widzimy zmiany. Widzimy, ile w tej chwili już mamy nowych dróg, mamy nowych autostrad, aczkolwiek niektórzy twierdzą, że w Polsce się nie zrobiło nic. Także tu mamy w tej chwili też jakiś taki pogląd na sytuację, kiedy właśnie mogliśmy troszeczkę naszej kochanej ojczyźnie od tej strony infrastruktury drogowej się przyjrzeć. No i co? Cóż mogę powiedzieć? Ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie, szczególnie swojej grupie, która w jakiś sposób też nas tutaj wszystkich wspierała, no i naszemu pilotowi. Brawo! Wielkie dzięki panie Stanisławie. Ja nie wiem, jak pan to zrobił, że te wszystkie dziewczyny pana tak słuchały. Gloria, gloria, gloria.
tvregionalna24.pl, TV Malbork, TV Sztum, TV Nowy Dwór. To my tu kręcimy.